Internetowi oszuści z Rosji, wykorzystując wizerunek chorej dziewczynki, wyłudzili 50 tysięcy złotych. Policja jest bezradna, a rodzice są zrozpaczeni, bo każda złotówka ma dla nich ogromne znaczenie. Sandra od pierwszego miesiąca swojego życia choruje na rdzeniowy zanik mięśni. By wygrać walkę z chorobą, potrzebuje aż 9 milionów złotych. Dziewięciomiesięczna Sandra obecnie przebywa w szpitalu. Jej stan zdrowia jest tak ciężki, że nie mogliśmy się z nią spotkać w domu. Kilka dni temu dziecko w ciężkim stanie trafiło na oddział intensywnej terapii. Czasu jest coraz mniej. Nawet nie mogę sobie wyobrazić, że tyle kosztuje życie dziecka. Taka wielka kłota. Bardzo wielko, że nie uzbieramy tyle, ale dzięki ludziom myślę, że uzbieramy to. Ciężko to było mi przyjąć. Z początku nie wierzyłem w to, no ale później już jak wyniki przyszły, no to czarny scenariusz. I co? Pierwsza myśl, że poruszę niebo i ziemię, żeby uratować dziecko. Gdy tylko Sandra przyszła na świat, zmieniła całe życie swoich rodziców. Oni sami jeszcze wtedy nie przewidywali nawet, że ich rodzina będzie miała tak ogromne problemy. Ogólno żadne dziecko nie ma czasu, bo choroba SMA, no to jest wielka niewiadoma. Dzisiaj dziecko je, jutro już nie ma. Boi się pani tego? Z początku żadnych objawów nie było. A kiedy się zaniepokoiliście? Jak przyszedł lekarz rodzinny i troszeczkę go zaniepokoiło to właśnie, że ona nóżkami w ogóle nie rusza, że nie ma żadnego parcia, że nawet lekkiego jakiegoś pchnięcia mięśniowego po prostu na nóżkami, bo rączkami ona normalnie machała, delikatnie, ale nóżkami w ogóle. Po prostu nóżki były bezwładne. Po miesiącu od narodzin Sandry lekarz zobaczył pierwsze niepokojące objawy. Po miesiącu, jak już lekarz przyszedł do nas zobaczyć dziecko, jemu już na początku nie spodobało się, jak ona rusza nóżkami, ale on powiedział, że no może dziecko leniwe jeszcze ma czas. Później, kiedy Sandra miała 1,5 miesiąca, przyszli na pierwszą szczepionkę. On zobaczył, że no, zmian nie ma, nóżkami nie rusza, ręcami no, delikatno. No jemu nie spodobało się, on dał skierowania do neurologa. Niestety w Kaliszu nie ma i pojechali do Ostrowa. No i tam lekarzka powiedziała, że mamy wielkie dziecko. Dosyć bolesne, można powiedzieć, słowa były od pani tu doktor, bo to było, no wyłożyła, można powiedzieć, kawę na ławę. I wiedziałem, na pewno wiedziałem, że nie poddamy się. Kiedy padła ostateczna diagnoza, świat stanął w miejscu. Lekarzka dziecko zobaczyła
zaczęła tłumaczyć o tej chorobie, ale na początku my nie wiedzieli, co to jest. Jak już plus minus tydzień, dwa, jak wszyscy rodzice, którzy mają dzieci z SMA, już zaczęli do nas dzwonić, tłumaczyć, co to jest. No, dopiero kilka tygodni. To było 14 lutego, akurat walentynki. O 11.30 dostaliśmy wiadomość, że po prostu już badania genetyczne przeszły, że jest rdzeniowy zajebiść. Od razu nam powiedzieli w szpitali, że jest lek, ale w Stanach i on jest bardzo drogi. I to nam powiedziały, to już wasza decyzja, czy zbierać na lek, czy iść tej drogą z pięć razy. No i co zrobiliście? My podjęli decyzję, żeby uzbierać, bo to jedyna szansa, żeby Sandra zaczęła normalną samodzielność. W Polsce u coraz większej liczby dzieci wykrywa się SMA. Dlatego też powstaje coraz więcej instytucji, które pomagają rodzicom odnaleźć się w tej trudnej sytuacji. Jeżeli chodzi o SMA, jest to ciężka choroba genetyczna, która charakteryzuje się wysoką śmiertelnością. Natomiast jest to choroba, której możemy uniknąć. Możemy właśnie jej uniknąć, dlatego bardzo ważne jest szerzenie świadomości na temat istnienia takiej choroby i w jaki sposób możemy tutaj zaradzić w przypadku zdiagnozowania u dziecka takiej choroby. W internecie troszeczkę zacząłem szukać, co oznaczają symbole te lekarskie. I się właśnie poniekąd natknąłem na właśnie rdzeniowy zanik mięśni. Tylko dla mnie to tam za bardzo nie było jasne. Przede wszystkim warto wziąć pod uwagę, że jest możliwość wykonania badań genetycznych w okresie prenatalnym, gdzie możemy postawić diagnozę u dziecka, że dziecko już boryka się z SMA, bądź na przykład badania przesiewowe noworodków. Nie każdy pamięta, że SMA to choroba o wysokiej śmiertelności, jednak możliwa do uniknięcia. Jest to bardzo ciężka choroba, bardzo przebieg jej jest ciężki w skutkach. Natomiast jeżeli jest zdiagnozowana przed wystąpieniem objawów, może być praktycznie całkowicie uleczona. Czy ona robi postępy w rozwoju, czy jednak nie? Dla rehabilitantki, dla lekarzy jest postępy. Nie wiemy, jak na długo mogę spinraza dać Sandry postępy. Obecnie jest to rzadka choroba genetyczna, natomiast warto sobie zdawać sprawę z tego, że ta choroba będzie nam coraz bardziej towarzyszyła, ze względu na to, że mamy już jakieś leczenie dostępne w naszym kraju. Mamy też coraz to nowsze metody leczenia, które spowodują, że będziemy jakby żyć z tą chorobą. Dzieci będą dorastać z tą chorobą, więc myślę, że świadomość jest bardzo tutaj istotna. Statystycznie dzieci z SMA rodzi się w Polsce około 25 rocznie. Mamy taki przykład z Wrocławia. W ogóle to jest pierwsze dziecko w Polsce, które zostało zdiagnozowane we wrześniu tego roku na SMA, jeszcze w łonie matki. Lekarze w pierwszej dobie życia podali lekarstwo. Jest to lek, który jest oczywiście bardzo drogi, natomiast jest refundowany w Polsce od 2019 roku. Jest to spinraza. I dziecko, które otrzymuje ten lek przedobjawowo, czyli w momencie, kiedy nie wystąpiły jeszcze objawy rdzeniowego zaniku mięśni, prawdopodobnie będzie rozwijało się tak jak jego rówieśnicy. Przy rdzeniowym zaniku mięśni rodzice Sandry przestają marzyć, aby dziecko zaczęło chodzić czy siedzieć. Oni walczą o to, aby dziecko mogło samodzielnie jeść czy oddychać bez respiratora. Ogólnie rozwija dobrze, no tylko że nie ma siły trzymać główku, nie ma siły siedzieć.
codzienna rehabilitacja z dzieckiem. Dodatkowo rodzicom jest potrzebne szerokie wsparcie psychologiczne i to na dłuższy okres czasu, dlatego że dziecko, które nawet jest już po podaniu terapii genowej, będzie wymagało rehabilitacji i to jest bardzo żmudna praca. Taka rehabilitacja często przebiega 3 razy dziennie. Jest konsultacja z wieloma specjalistami, także to jest bardzo, bardzo skrupulatna praca z takim dzieckiem i rodzic musi być na to przygotowany, że jego życie jakby nigdy już nie wróci do momentu sprzed diagnozy. Ostatnie miesiące były wyjątkowo trudne dla rodziców Sandry. Internetowi oszuści żerowali na jej chorobie, wyłudzając prawie 50 tysięcy złotych. Inni ludzie zaczęli nam w SMS-ach dawać linki do Instagrama, pytać, czy to jest Sandra, bo tam napisano po rosyjsku i od razu zaszła, zobaczyła, baczu, że to jest Sandra, ale numer konto jest z Rosji, nie są nasze. Jaka kwota się uzbierała? Jaką kwotę zbierali oszuści? Ogólno 47 tysięcy zebrali tam. Pandemia koronawirusa również dołożyła swoje. Jedyny żywiciel rodziny, pan Rafał, stracił pracę. Dzisiaj wszyscy utrzymują się jedynie z zasiłków. Najważniejsza, można powiedzieć, pomoc dostaliśmy właśnie od ludzi, co nam pomagali na armii Sandry licytacyjne. No później poprzez fundację. No i ogrom ludzi, tak, z całego, można powiedzieć, z całej Polski, nie tylko tak. Należy przede wszystkim wspierać tych rodziców i dać im motywację do tego, żeby rozpoczęli walkę o zbiórkę. Ze względu na to, że są to kolosalne pieniądze. Jest to najdroższy lek świata, który jest podawany jednorazowo. Jest to jeden lek, jedna dawka. Wart jest obecnie 9,5 miliona złotych. Więc jakby tutaj na początku rodzice zastanawiają się nad sensem. Czy tak naprawdę jest sens podejmować wyzwanie? Jest sens walczyć o ten lek? I czy jest sens zbierać te pieniążki? Niestety rodzice muszą sobie zdawać sprawę, że w momencie rozpoczęcia takiej zbiórki ich życie staje się publiczne. Muszą jakby eksponować na zewnątrz swoje emocje, swoje uczucia, pokazywać tak naprawdę cały czas w mediach społecznościowych swoje dziecko, jego problemy, opisywać to wszystko. Jeżeli rodzice będą wycofani, nie będą jakby chcieli zaangażować się do końca w tą zbiórkę, to ta zbiórka jest dana na niepowodzenie od samego początku. Życie Sandry może być uratowane. Terapia genowa to tylko jeden lek, jedna dawka na całe życie. Warta aż 9,5 miliona złotych. Jest konto na Fundacji Się Pomaga, gdzie jest zbierany to na główny lek, docelowy na to z ulgą cen. Są fundacje Serce Maluszka i Klucz z Kalisza Okoliczna, co jest zbierane na, można powiedzieć, rehabilitację bieżące, po prostu potrzeby dziecka, tak. Mamy szansę, jak Sandra ma szansę, to czemu nie walczyć? Pani mąż co odpowiedział? Też same. To był dla was szok? Co wtedy czuło serce matki? To jest bardzo ciężko. Kiedy twoje dziecko chore i ty prawie nic nie możesz zrobić. Bezsilność. Tak. No to jest, można powiedzieć, jedyna nadzieja, tak? Jak po prostu widzimy, że innym się udało, to dlaczego nam ma się nie udać, tak? Wierzymy, że będzie zdrowa, będzie chodzić, jak wszyscy dzieci. Daje pani ona siłę? Tak.